O co przyjechaliśmy tutaj dzisiaj? Po co ja przyjechałem? Tak naprawdę przyjechałem dlatego i sądzę, że wielu z Państwa też przyjechało tutaj dlatego, że czujecie się coraz gorzej w tym kraju. Coraz dziwnie się czujecie. A sądzę, że wynika to z utraty, to co Pan Michalkiewicz przede mną wspomniał, znacznej części naszej wolności osobistej. Otóż prawicowiec to osoba, która oprócz oczywiście wartości konserwatywnych, oprócz tradycji i tak dalej, tak naprawdę ceni sobie przede wszystkim wolność osobistą. Z niej wywodzi bardzo wiele swoich przekonań, swoich poglądów. Ja również. Poglądy gospodarcze dotyczące wolnego rynku też u mnie wywodzą się z poczucia wolności. I tej wolności w Polsce czuję coraz mniej. Polacy są wielkim narodem. Mają wielką przeszłość. I z tego wynika też ich obowiązek na przyszłość. A bilans polskiej historii to przede wszystkim ogromna ilość dobrych rzeczy. Ogromna ilość. Jest bardzo Polsce potrzebne coś, co nazwałbym prawicą prawicy. Właściwą prawicą, a więc wolnorynkową, konserwatywną, w obrębie większego ruchu, który przyjęło się nazywać prawicą, ruchu, który myśli o interesach Polski. Bo Polskę trzeba nie tylko kochać, jak mówił mój znakomity przedmówca, ale też trzeba być mądrym i wiedzieć, jak ją kochać mądrze. A Polska ma właśnie ten wielki kapitał pracowitości, przedsiębiorczości, czy wręcz umiejętności kombinowania i przetrwania Polaków, którzy są ludźmi bardzo zaradnymi i aby tylko im własne państwo nie przeszkadzało, to zrobią to państwo wielkie. Z ust do ust, Twittery, Facebooki, Internet, to jest krzywa. Jeszcze dzisiaj nad tym reżim nie panuje. Można emanować właśnie tą wiedzą, tymi umiejętnościami. Wy nie chcecie żadnej łaski, żadnej pomocy. Wy chcecie wolności, wy chcecie swobody, wy chcecie wolnego wyboru. To jest piękne i wierzę w to głęboko. Prawdziwa wolność, ale tego to się oczywiście nie przebiło pewnie. Prawdziwa wolność polega nie na tym, czy naszymi pieniędzmi, już tam zrabowanymi, będzie zarządzały OFE, czy będzie zarządzał ZUS. Prawdziwa wolność polega na tym, że ja będę zarządzał moimi pieniędzmi. Ja będę zarządzał moimi pieniędzmi. Ja będę zarządzał moimi pieniędzmi. Prawdziwa wolność polegać będzie na tym, że ja jako wolny obywatel mam prawo podjąć decyzję, czy chcę się ubezpieczyć na starość, czy nie chcę się ubezpieczyć. A jeżeli chcę, to w jaki sposób? Jeżeli nie chcę się dalej ubezpieczać, to mam prawo wyjąć swoje pieniądze i zrobić z nimi co chcę. Dlatego śpiewam głupkowate piosenki na YouTube, dlatego piszę artykuły, nie dlatego, żebym dostał brawa, dobrze się poczuć. Chcę przekonać tych ludzi do tego, żeby uwierzyli w to, że można żyć samemu bez opieki państwa. My mówimy, że jeżeli ktoś chce z niewoli człowieka, to wmawia w niego, że jego prywatne problemy to problem społeczny. Problem społeczny to trzeba urzędnika, żeby ten problem rozwiązał. A my mówimy nie. Ja będę zarządzał moimi pieniędzmi. Można żyć samemu bez opieki państwa.